Dobra, bez kamery. Czekaj. Muszę być bardziej tu. Oh, you touch my tra-la-la. Siemano, z tej strony Aleksander i Aleksander. A to jest kolejne wydanie naszego A to ciekawe. Tak, i w tym wydaniu postaram się wam przybliżyć Rosję, a dokładniej teren, ludność oraz klimat. No, to co? Zaczynamy. Zaczynamy. No to jedziemy. Rosja to bez wątpienia jeden z najbardziej interesujących i najsilniej zróżnicowanych wewnętrznie państw. To zróżnicowanie wynika z pewnością z rozmiarów tego kraju. Jego powierzchnia wynosi nieco ponad 17 milionów kilometrów kwadratowych, a zatem jest to największy pod względem powierzchni kraj świata. Mimo tego liczba mieszkańców nie jest imponująca. Wynosi 148 milionów osób, co w zestawieniu z powierzchnią daje gęstość zaludnienia na poziomie 8,7 osoby na kilometr kwadratowy. Rosja rozciąga się na kontynencie europejskim i azjatyckim i obejmuje aż 21 republik, 6 krajów oraz 50 obwodów, z których jeden posiada autonomię. Oprócz tego w ramach Federacji Rosyjskiej funkcjonuje 10 okręgów autonomicznych i 2 ośrodki miejskie mające status miast wydzielonych – Moskwa oraz Petersburg. Ukształtowanie terenu. Ze względu na ogromną rozciągliwość południkową, jak i równoleżnikową, kraju panujące w nim warunki naturalne nie są jednorodne. Z tego samego względu Rosja posiada aż 14 sąsiadów: Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Białoruś, Polskę, Ukrainę, Gruzję, Azerbejdżan, Kazachstan, Mongolię, Chiny oraz Koreę Północną. Można wspomnieć również, że tylko cieśnina Beringa dzieli ją od Stanów Zjednoczonych. Mimo że przy wielu okazjach kraj ten jest zaliczany do Europy, faktycznie w ogromnej swej większości, bo aż w 75% położony jest w Azji. O europejskości Rosji decyduje zapewne fakt, że na zachód od Uralu mieszka aż 78% wszystkich obywateli kraju. Można zatem stwierdzić, że społeczeństwo rosyjskie jest znacznie bardziej europejskie aniżeli azjatyckie. Z fizyczno-geograficznego punktu widzenia obszar znajdujący się w granicach Federacji Rosyjskiej tworzy 5 krain, którymi są Nizina Wschodnioeuropejska, Góry Ural, które są naturalną granicą Europy i Azji, Nizina Zachodnio-Syberyjska, Wyżyna Środkowo-Syberyjska oraz Góry Wschodnio-Syberyjskie. Klimat. Ze względu na rozmiary Federacji Rosyjskiej panujące w tym kraju warunki klimatyczne są silnie zróżnicowane. Europejska część Rosji ma klimat umiarkowany kontynentalny. Kontynentalizm ten jednak w znacznej mierze modyfikowany jest wskutek oddziaływania ciepłego prądu morskiego, prąd zatokowy, który wywiera ogromny wpływ na klimat całego kontynentu, szczególnie zaś jego północnej części. Dzięki temu prądowi klimat północnych wybrzeży jest znacznie bardziej łagodny i ogólnie cieplejszy. W południowo-zachodniej części kraju panujący klimat zalicza się do umiarkowanego ciepłego o charakterze morskim. Z kolei wybrzeża Morza Czarnego odznaczają się bardzo korzystnym dla rozwoju turystyki klimatem śródziemnomorskim. Azjatycka część Rosji ma klimat znacznie bardziej surowy. Obszary centralnej Rosji są bowiem pozbawione bliskości morza, które zawsze łagodząco wpływają na termikę i podwyższają wielkości opadów. Najbardziej wysunięta na południowy wschód część Rosji posiada natomiast cechy klimatu monsunowego, który zaznacza się w dosyć rozległej strefie Azji południowo-wschodniej i wschodniej. W Rosji notuje się ogromne zróżnicowanie termiczne. W zimie skrajne wartości temperatur występują w centralnej Syberii. Rekordy pod tym względem bije Jakucja, w której średnia temperatura dla stycznia osiąga minus 50 stopni Celsjusza.
W miarę zbliżania się do Oceanu Spokojnego wartość ta wzrasta do minus 15 stopni Celsjusza. W Rosji Europejskiej na południu średnia dla stycznia zazwyczaj waha się około 0 stopni Celsjusza. W lipcu, najcieplejszym miesiącu roku, średnie temperatury mieszczą się w granicach od minus 10 stopni na wyspach Arktyki, na przykład ziemia Franciszka Józefa, do plus 10 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Zróżnicowanie klimatyczne przejawia się także poprzez wielkość średnich rocznych sum opadów. W strefie monsunowej przekraczają 2000 mm, zaś najmniejsze są w okolicach Morza Kaspijskiego, w górach Altaj i Kaukaz, nie przekraczają tam 200 mm. Sieć rzeczna i jeziora. Zdecydowana większość rosyjskich rzek odwadnianych jest w kierunku północnym. Z tego względu aż 70% terytorium kraju to obszar należący do zlewisk mórz strefy polarnej. Stanowią one część Oceanu Atlantyckiego. Albo po prostu powiedz Ocean Spokojny. Atlantycki, cicho. Ale to jest sposób. Nie, ja to powiem. Ja to powiem. Atlantycki, Atlantycki. Sam jest... jesteś spokojny. Ja jestem spokojny. Ale nie, jest nie, nie krzyż na mnie. Dobra. Stanowią one część Oceanu Atlantyckiego. Buja! Do Oceanu Atlantyckiego odwadnianych jest dodatkowo 2% Rosji. Z dalszych 20% powierzchni kraju wody odprowadzane są do Pacyfiku. Natomiast aż 8% terytorium federacji stanowią tereny nieodwadniane od żadnego oceanu. Jest to tak zwany obszar bezodpływowy, z którego wody wpadając do Wołgi trafiają następnie do Morza Kaspijskiego. Przez Rosję przepływa ogromna ilość rzek, a wiele z nich osiąga imponujące rozmiary. Najdłuższą rzeką całej federacji jest Ob, który wraz ze swym największym dopływem, rzeką Irtysz, ma długość 5410 km. Z kolei najdłuższą rzeką Rosji Europejskiej jest wspomniana już Wołga, 3530 km, będąca jednocześnie najdłuższym ciekiem na naszym kontynencie. Także jeziora rosyjskie oznaczają się imponującymi rozmiarami. Do największych należą Bajkał, Ładoga i Onega. Dwa ostatnie znajdują się w Europie. Wymienione jeziora powstały w sposób naturalny. W Rosji funkcjonuje ponadto bardzo wiele zbiorników sztucznych, które zbudowane zostały na rosyjskich rzekach dla celów gospodarczych. Ludność kraju. Jak już zostało powiedziane na początku, kraj zamieszkuje 148 milionów osób, w których zdecydowana większość skupia się w europejskiej części Rosji. Oh yeah. Ta liczba stawia Federację Rosyjską na 6. miejscu na świecie, jeśli chodzi o ilość mieszkańców. Omawianego kraju nie można określić jako jednolitego etnicznie. W Rosji skupia się bowiem aż 100 grup etnicznych, spośród których najliczniejszy obok Rosjan są Tatarzy 3,8% i Ukraińcy 3%. Przeważająca liczba obywateli, około 73%, skupia się w miastach, z których największe są Moskwa i Petersburg. Ludność rosyjska stanowi 81% wszystkich obywateli kraju. Dawaj, bo się kameruje. To się kameruje. I to tyle w tym wydaniu, a to ciekawe. Dziękujemy wam za uwagę i liczymy, że zrozumieliście coś z tej Rosji i że wam się podobało. No i ogólnie możecie znaleźć nas na Facebooku. Boris TV. Boris TV. Tutaj. Dokładnie, Boris Television. No. I to było na tyle. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Dziękujemy za uwagę. I widzimy się w najbliższych filmikach już jak najszybciej, mam nadzieję. No i co? No to nic. Yo. Yo, na razie.